Na Jarosławskim Rynku w kamienicy, w której mieści się Centrum Kultury i Promocji Miasta, w sali lustrzanej odbyła się konferencja bezpieczeństwa lotniczego Aeroklubu Ziemi Jarosławskiej. Ta konferencja taka odbywa się corocznie, natomiast w tym roku szczególnie chcieliśmy, aby tą konferencję poprowadził specjalista, człowiek, który zawodowo pracuje w Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, pan Jacek Bogatko. Jak będziecie coraz więcej latać, coraz lepsi w tym wszystkim będziecie, ta granica ryzyka się przesuwa coraz dalej w tą stronę, taką, że można sobie tam na coś więcej pozwolić, ale zawsze pamiętajcie o tym, że nikomu nie zaimponujecie, gdy będziecie tu, a życie będzie się toczyło dalej po prostu. Zapobieganie wypadkom lotniczym są to działania polegające na wykrywaniu, analizowaniu i eliminowaniu lub unikaniu czynników zagrożenia. W związku z tym, że następuje dość mocna rozbudowa lotniska, certyfikujemy w tej chwili ośrodek szkoleniowy do licencji samolotowej, do szkolenia instruktorów samolotowych i do szkolenia instruktorów szybowcowych, a także utworzona zostaje strefa spadochronowa, także będzie dużo skoków spadochronowych. No w związku z tym poprosiliśmy pana Jacka Bogatko, aby on poprowadził tą konferencję jako specjalista, a ze szczególnym uwzględnieniem wypadków, które się zdarzyły w ubiegłym roku u nas. No pan Jacek przeprowadził tą konferencję bardzo rzetelnie. Omówiliśmy również przyczyny wypadków innych, które się zdarzyły w Polsce. A wszystko to po to, aby nauczyć się, jak zapobiegać tego typu sytuacjom, żeby one się już nigdzie więcej nie powtarzały. To tak naprawdę wygląda. Jak jedziemy do wypadku, jest często tak, że my przychodzimy do rozbitego szybowca samolotu, leżą ludzie nieżywi, obok po prostu życie normalnie się toczy. Nikt na to nie zwraca uwagi, ptaki śpiewają, słońce wschodzi, słońce zachodzi. Tak naprawdę jakby nic się nie stało. I czasami jak na to wszystko patrzę, to zastanawiam się, czy będąc na miejscu tych ludzi, czy warto było jakieś głupoty robić, przyginać, nie pomyśleć i po prostu skończyć tak niestety czasem, jak się to zdarza, że jest niefajnie.